Witajcie bardzo serdecznie. Kaszubska gospodarka zawitała pod Poznań do Bednar na największe europejskie targi maszyn rolniczych AgroShow 2015. Jesteście ciekawi nowości? Ja jestem bardzo. Zapraszam. Cieszy nas fakt, że każdego roku, bez względu na pogodę, przybywa do nas blisko 150 tysięcy osób. W tym roku gościmy ponad 800 wystawców krajowych i zagranicznych. Swoją ofertę ci wystawcy prezentują na ponad 150 tysiącach metrów kwadratowych. Mamy tutaj najnowocześniejsze maszyny, najnowocześniejszy sprzęt. Właściwie można powiedzieć, że AgroShow odzwierciedla obecne polskie rolnictwo w Polsce, które jest naprawdę zmodernizowane, zwłaszcza od kiedy zostały uruchomione środki z Unii Europejskiej. Widzimy, że każde gospodarstwo jest coraz bardziej unowocześnione, nawet te najmniejsze zmieniają swój park maszynowy co roku. Każdy rolnik powinien indywidualnie podejść do swojej sprawy, tak? Czyli jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, o jakie mamy gleby, jaki typ produkcji i przede wszystkim jaki efekt chcemy ten końcowy osiągnąć, tak? Czyli jeżeli chodzi o dobór, czy chociażby pługa, tak? No to mówię, to musi być na dany teren dobrany. Tak jak ja widzę nawet, ja akurat jestem z województwa pomorskiego, okolice Malborka, to mamy ciężkie gleby, tak? Parek, no nie wiem, rzędu 50-60 km już dalej. Gleby są lżejsze, łatwiejsze do doprawienia i wtedy też te maszyny już powinny się zmieniać. Tam w oddali widzimy nowy model kombajnu firmy marki Deutzwar. Jest to dość nowa akurat maszyna, wizualnie jest poprawiona technicznie, są zachowane pewne elementy od dawna, co było stosowane w wcześniejszych kombajnach, akurat to się nazywało topliner. Z boku mamy nowości, tak typu silnik PTV, mamy największy model na chwilę obecną, 7250, bardzo nowoczesny, przystosowany już w sumie, no ważny dla każdego gospodarstwa, tak, bo jest w dużej gamie, jeżeli chodzi o moc. Każdy rolnik może sobie u nas przyjść i dobrać względem własnych potrzeb, tak? Taki akurat rolnik. Możemy go ułożyć, jak go mówimy, jak klocki Lego. Dla każdego znajdziemy wyposażenie. No, przede wszystkim powinniśmy maszyny dobierać względem siebie, tak? Czyli jeżeli mamy jakieś maszyny towarzyszące, to ciągnik, ta główna maszyna powinna współpracować z każdą maszyną, a nie, że my kupimy ciągnik, a później musimy zmieniać maszynę, bo nie pasuje nam jakieś tam wyposażenie maszyn. Najważniejsze targi zewnętrzne na świeżym powietrzu. Bardzo duża ilość odwiedzających, bo ponad 130 tysięcy odwiedzających ludzi. Są to te szkoły, czyli klienci, przyszli klienci, którzy są zainteresowani maszynami. Są też to klienci, którzy już teraz szukają maszyn. Jesteśmy po żniwach, więc jest duże zainteresowanie maszynami, a w szczególności segmentem mocy poniżej 100 koni.
przed naszą nowością. Jest to ciągnik serii 4700, dokładnie model 4708 o mocy 85 koni. Jest to jego, można powiedzieć, polska premiera na targach Agro Show 2015. Ciągnik, który skierowany jest dla klientów, którzy szukają prostych rozwiązań, niezawodnych ciągników o niskim zużyciu spalania i przede wszystkim, które są nieskomplikowane w obsłudze. I takim właśnie modelem jest seria 4700. Pokaz maszyn jest naszym głównym punktem programu. Od samego początku było to założenie, że ma być to plenerowa impreza połączona z aktywnymi pokazami maszyn, bo najlepiej maszynę sprawdzić w naturalnych warunkach, czyli pod chmurką, na polu, gdzie ona pracuje. W ringu maszyn opryskiwaczy i ładowarek, natomiast oprócz tego na poletkach indywidualnych będą pracowały pługi obracalne i to w tym roku, bo co roku mamy zamiar zmieniać tematykę tych poletek indywidualnych. I to najwięcej przyciąga uwagi, najwięcej się o tym mówi. Mam nadzieję, że frekwencja na tych pokazach będzie duża. Agro Show prezentujemy jak zwykle nowości produktowe, zarówno jeśli chodzi o kosiarki, można zobaczyć nową kosiarkę czołową Toro, można zobaczyć nowy przesiąsacz P10, można również zobaczyć nową grabiarkę karuzelową Twist 600. Również to, na co stawiamy w tym roku, to chcemy się pochwalić naszym zestawem Mega Cut, który w tym roku 2 lipca uzyskał tytuł rekordu Guinnessa w koszeniu. Stawiamy przede wszystkim na jakość paszy, ale również na wydajność, na jakość. Dzisiaj, jeżeli rolnik pozyskuje czystą paszę, a nasze maszyny umożliwiają pozyskiwanie czystej paszy, to zarabia. Pasza zanieczyszczona powoduje to, że zwierzęta chorują, rolnik ponosi koszty związane z leczeniem, nie może sprzedawać mleka, tym samym traci. Pracując naszymi maszynami, zyskuje. Nasze główne nowości w tym roku, czyli ciągniki, a to są prezentowane na podwyższenia, ale chcieliśmy również pokazać, że nasze ciągniki to jest gama ciągników od 70 do 530 koni, gdzie głównym akcentem właśnie jeśli chodzi o ciągniki jest to nasza nowość, ciągnik Atos, który jest dostępny w gamie od 75 do 109 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o nowości, to przede wszystkim w Atosie mamy ciekawe rozwiązania, tak jak na przykład układ hydrauliczny z możliwością pracy ekonomicznej, czyli mamy wysokie wydatki przy niskim zużyciu paliwa. Mamy również system dynamicznego sterowania, czyli nie trzeba mocno kręcić kierownicą, żeby zrobić uwrocie, albo podczas pracy z ładowaczem czołowym. Mamy również system Smart Stop, czyli tylko za pomocą naciśnięcia pedału hamulca ciągnik się zatrzymuje i nie trzeba wduszać sprzęgła.
czas po żniwach, jest czasem przed żniwami, także zawsze jest to odpowiedni moment, żeby skorzystać i zapoznać się z ofertą, dlatego też tu jesteśmy na targach. Tutaj prezentujemy też szereg nowości, właśnie między innymi Lexiona. Lexion 700 został w tym roku zmodernizowany, czyli na sezon 2016 wychodzi zupełnie nowa seria z nowymi silnikami spełniającymi najnowsze normy emisji spalin. Wprowadzono w nich szereg też udogodnień, czy udoskonaleń, czy nowych rozwiązań, które poprawiają efektywność i wydajność pracy tych maszyn. Między innymi system automatycznej kontroli przepływu, system 4D. Między innymi te dwa systemy zostały też nagrodzone srebrnymi medalami zbliżających się targów Agritechnika, które odbędą się w listopadzie. Żeby oszczędzać energię i również efektywność zwiększyć maszyn, wszystkie w tej chwili Lexiony 700 będą wyposażone w system układu chłodzenia Dynamic Cooling, który do tej pory był dostępny tylko w Lexionie 760 do 780. Od tego roku 2016 wszystkie Lexiony serii 700 będą wyposażone w układ chłodzenia Dynamic Cooling. AgroShow Bednar 2015 to największa impreza rolnicza, gdzie możemy zobaczyć najpiękniejsze i najnowsze maszyny i też w takich pięknych okolicznościach zwiedzać. Zapraszamy gdzie? Na Bednary!